Jem pyszne, zdrowe śniadanko! I słucham Tima Ferrisa. Drugi zdrowy posiłek. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Zrobiłem 4 pokazy. Czwarty był taka petarda na maksa, że nie robię więcej. Wracam do domu. Zmęczony trochę jestem. Wracam do domu usmażyć kurczaka i składać filmy. I jestem w domu, że cały dzisiejszy odcinek jest o jedzeniu. Pokażę wam, co jeszcze dzisiaj upichciłem. Zrobiłem taką sałatkę. Tutaj mam groch, który zjadłem już jedną porcję i trochę po nim pierdzę. Tutaj gotuję sobie kurczaka smażę. Tu gotuję cały pełen gar warzyw. A tutaj 4 torebki kaszy gryczanej. Nie no, nie będę jadł tego dzisiaj wszystkiego, ale dzisiaj i jutro. Tak jestem głodny, że jadłem przed chwilą masło klarowane. Jak to powiedział Tim Ferriss? Wake up excited, go to bed exhausted. I dokładnie tak jest. A jak powiedział Dee Schneider z zespołu Twisted Sister, jeśli jego koledzy z zespołu mają siłę iść jeszcze imprezować po koncercie, to znaczy, że nie dali z siebie wszystkiego. Ja zrobiłem 4 pokazy dzisiaj i czułem, że już 5 nie mógłbym zrobić na takiej samej energii, więc go nie zrobiłem. Padnięty jestem, 22 jest godzina, idę już spać. Dałem z siebie wszystko tym ludziom, którzy mnie dzisiaj oglądali, ale były to absolutnie przecudowne pokazy. No, więc tak jak dzisiaj widzieliście, jadłem, składałem filmy. I tak właśnie wyglądał dzień, żebym stał się człowiekiem legendą. Bardzo mi miło, bo kolega ze studiów odwiedził mnie na pokazie, kolega Gabi, którego serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że ogląda, jak jeździ do pracy. Mam nadzieję, że ogląda w korku, a nie jadąc. No, zresztą, głównie słucha chyba jednak. Bardzo mi miło było, że w końcu kolega mógł zobaczyć ten mój pokaz. I co? Ja też się cieszę, że go mogłem zobaczyć. Pokaz i Gabiego. Idę spać. Dobranoc. Cześć. Wake up excited, go to bed exhausted. Formuła na wspaniały dzień. Pa.